Jean de la Fontaine. Najpiękniejsze baśnie. Czyta Barbara Dlaga. Dąb i trzcina. Na skraju pola gryki wznosił się do nieba potężny dąb. Było to wspaniałe drzewo. Miało gruby pień, mocny i masywny, gęstą zieloną koronę i widać je było na mile z daleka. Obok pola, na brzegu rowu, rosła wysoka i wiotka trzcina o długich, lancetowatych liściach i bladym, srebrzysto-zielonym kolorze. Pewnego dnia majestatyczny dąb zwrócił się do trzciny. Szkoda mi ciebie, biedaczko. Los nie był dla ciebie zbyt łaskawy. Jesteś taka słaba, że nie udźwignęłabyś nawet ptaszka, a najlżejszy wiaterek zgina cię aż do ziemi. Popatrz natomiast na mnie. W moich gałęziach jest pełno gniazd i od świtu aż do zmierzchu słychać wokół mnie niezliczone, wesołe ptasie śpiewy. Najsilniejsza burza nie zgięła mnie nawet odrobinę, a pod moją koroną schronić się może cały oddział wojska. Trzcina słuchała uważnie. Gdybyś przynajmniej, podjął dąb, urodziła się i wyrosła obok mnie, osłaniałbym cię i bronił. Ty jednak stoisz tam, na brzegu rowu, wystawiona na igraszki żywiołów. Twoje słowa płyną z dobrego serca i dziękuję ci za nie, wielki dębie. Odparła nieśmiało trzcina. Jednak mój los nie jest taki gorzki, jak ty to przedstawiasz. Wiatr pomiata mną, to prawda, ale nie da rady mnie złamać. Kiedy tylko oddala się stąd, ja znów podnoszę głowę. Głupstwa! Mruknął dąb. Potrząsnął wielką zieloną koroną, zły, że sprzeciwia mu się ta nic nieznacząca roślina. Niebawem niebo pokryło się groźnymi chmurami. Ściemniło się jak w nocy i rozpętała się najpotworniejsza burza, jaką sobie tylko można wyobrazić, z huraganowymi podmuchami wiatru. Rozpętane żywioły runęły z impetem prosto na ogromny dąb, który wywrócił się z hukiem na ziemię, korzeniami do góry. Gałęzie jego korony uniósł wiatr i rozrzucił daleko po polach. Skromniutka trzcina, schylona nad rowem, wytrzymała. I kiedy niebo rozchmurzyło się, podniosła głowę w stronę błękitu. Jeśli podobają ci się moje audiobooki, bardzo proszę o subskrypcję oraz pozostawienie łapek w górę.